Hej, siemano, witajcie ludziska, z tej strony Rashiba, jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Tomb Raider Underworld. I ostatnio co robiliśmy, przyznam, że pewien czas nie nagrywałem. Teraz tak, jak to się wybiera obronie, Mjolnir, lewy atak, prawym był jakiś aim? Nie, chyba nie. I tak, ostatnio co robiliśmy, z tego co pamiętam, to chyba ustawialiśmy te kulki na tych posągach, żeby nam się wszystko włączyło. Ale została jeszcze kwestia tych mieczy. I bo te, inaczej, nie cofniemy łańcucha, dopóki nie zdejmiemy tych mieczy. A żeby cofnąć te miecze, musimy pozbierać chyba tak. No, te koła i poustawiać je w brakujące miejsca. Czyli tak jak tutaj uzupełnić po prostu kolejną część układanki. I one chyba miały przełączniki jakieś tam. Nie pamiętam, czy patrzyłem na tym w poprzednim odcinku, czy nie. Szczerze mówiąc, ale tak. O, właśnie. Aha, tu jeszcze jednej zębatki nie ma. Aha, czyli... Oj, trochę się pospieszyłem. Ale dobrze, Tomb Raidera mówię, trochę czasu nie grałem, także zapewne znowu przy jakichś takich momentach w stylu przeskocz, zrób coś, będzie cudownie się grało, będzie cudowna lameriada z mojej strony, no ale... No ale, o, krokodyl, znaczy kurde, krokodyl, rekin. A włącz może sobie lampkę. Czemu nie mogłem tego puścić, to nie wiem. Tak, dobrze, tu mamy jeden miecz nastawiony. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy. To chyba wszystko będzie. Ogólnie fajna kryjówka. Fajna kryjówka. O, teraz zaskoczyły wszystkie tryby. I jeden miecz poszybował w górę. Bardzo fajnie. Teraz popatrzmy, gdzie mamy drugi. Tu jest drugi, tu nie ma. Czyli teraz po tej stronie będą jeszcze dwa miecze do uniesienia. Do uniesienia, jeden krok, jeden krok, nic więcej. Teraz tak, gdzie tutaj będą giry? Nie ma? A tutaj co jest? A, nic. Myślałem, że tam coś jeszcze znajdziemy. No ale co, czyżby tutaj po prostu wystarczy tego użyć? O, no fajnie, tutaj po prostu musimy tego użyć, także nieźle. Drugi z głowy. No ten nie widać też, że miał odsłonięte tryby, także... O, rekin. No, dziękuję. O, tutaj mamy co? Co to jest? Apteczka? Chyba apteczka. Okej. Lara. No, fajnie. Wygląda ekstra. Czyżbyśmy mieli wszystkie usunięte miecze? Tu nie ma. Zejdźmy może trochę niżej. Żeby było lepiej widać. Tu nic, tu nic, tu nic. Ten to w ogóle miecz stracił. No tak, wygląda na to, że mamy wszystko. Czyli teraz musimy użyć tamtego Zingzonga. A jak ktoś nas wkurzy, to mu młotkiem przywalimy. O, tak, i będzie ekstra. No ale dobrze. Teraz tak, tutaj powinny te węże nam odblokować się. I zobaczmy, czy teraz ruszy. Pęknie. Pięknie ruszyło, pięknie ruszyło. Zapraszamy do środka. Wejście na imprezy otwarte. Buja! Więc możemy się teraz pokusić, żeby wejść do środka świątyni. No serio? A, już myślałem, że będzie zawalony zupełnie, że nie przejdziemy. W sumie to byłaby już wredność gry w tym momencie, to taka totalna, ale... Detale.
Moment, tu nie mam przejścia. A tu było takie jakby... nie do końca oficjalne przejście. W sumie tylko artefakty było. No, ale zawsze coś. Dalej do tej pory nie wiem, co dają te artefakty, no ale... O, apteczka, apteczka. Jak gra nam daje tyle apteczek, to znaczy, że będą nam do czegoś potrzebne. Bo ile mam apteczek? 3, no to już... to już trochę jest, to już jest trochę. Lepiej zawsze mieć tam jedną czy dwie nad... w zapasie, no. Niż, żeby potem po prostu nam zabrakło. Teraz tak, tu nic. Nigdzie nic nie leży, nie. Jeżeli cała krypta będzie taka zalana, to ciekaw jestem, co będziemy mieli... z czym będziemy mieli tutaj walczyć. O, kolejny artefakt. Ja tak liczę, przyznam, że trochę apteczki poznajduję w tych miejscach, no ale... z tych dodatków, z takich artefaktowych też... w sumie... no, popłakać się nie popłaczę. Dalej tylko nie wiem, co one dają, bo jakoś nie chcę się tego sprawdzić nigdy. Zawsze mam je po drodze. O, tutaj będzie coś. Kolejny. W sumie w tej lokacji to one nawet nie są poukrywane. Wystarczy trochę więcej się rozejrzeć i wszystko będzie znalezione. W sumie tak... w sumie gdyby tutaj to miało być gdzieś jeszcze poupychane... pytanie, czy tu jest... tam jest główne przejście. Czyli tutaj mamy... Secret Room. Kolejny... artefakt. Dajcie artefakt. Oj, oj, czasy starego, dobrego stalkera. Nie może jak mi się uda jakoś ogarnąć, żeby mój komputer zaczął ze mną współpracować. Wow! To może będzie i stalker na kanale. O, niedobrze. Okej, robi się ciekawie. Ona miała nam technicznie rzecz biorąc w którymś momencie pomóc. No. A jakoś jednak na dół nie pali mi się iść. Przynajmniej nie dopóki nie wybijemy sobie trochę tutaj tych pomiotów. Poczyśćmy trochę lokację. No i dobrze, i teraz tak, wygląda na to, że będziemy musieli chyba... o tak, będziemy musieli trochę poskakać po tych stołkach. No i oczywiście, żebym tak pięknie skoczył, że... cudowny suicide. Cudowny suicide. Młotnie strzelba. Strzelba to była poprzednia epoka. Kolejny. Do rozmów. No tor to miał jednak za wygodnie. Podnieś. Ktoś jeszcze? Nie! O Boże! Ejko, jak... dobrze, teraz będzie... będzie znowu kabaret i na zasadzie, jak tutaj działało sterowanie.
To będą jaja po prostu. Więc musimy po prostu chyba bardziej ostrożnie się za to zabrać. Zejdźmy. O, chyba że teraz się po prostu nie zespawnią, no. No i teraz dobrze, może tak. Wejdźmy na ten pal. Teraz tak, jak tutaj, jak to działa sterowanie odnośnie obracania się? Tak. Teraz bym chciał skoczyć na to. Nie, tak. O, Lara zrobiła to, co chciałem, by zrobiła, czyli domyśliła się, w którą stronę skoczyć. Wejdźmy sobie na ten palik. Tu do góry. A tutaj wejdźmy na to najlepiej. Tam możemy też skoczyć, ale nie, to nie będzie interesować. O. Nie, nie, zejdź z tego. Uparta kobieta. I którędy teraz byśmy musieli przejść dalej? Nie wiem dokładnie, czy tędy. Chociaż może tędy. Nie, włączyliśmy tutaj tylko coś. No dobrze. O Jezu, już myślę, że nie doskoczę. Czyli tak, tu jedną rzecz włączyliśmy. Ale pytanie za 100 punktów. Co nam da? Tutaj możemy coś aktywować? Nie. Czyli musimy zapewne przejść tędy. Trzymaj się. Jak myślałem. Tędy. Tutaj. Tu. No tak, tutaj. Fajnie. Tam coś włączyliśmy. Nie wiem co dokładnie, ale okaże się z czasem pewnie. Fajnie. I Gardlis odblokowane. Dobrze, zobaczymy co tu będzie. Jakby co, młot jest w ekwipunku, jest. Dobranoc. O, młotem to się możemy z tymi trupuszami bić. A jak taniec bardziej wygląda. Szczególnie z tymi dużymi. Balet. Nauka tańca z Mjolnirem. No, dużo ich przyznam. Gdybyśmy mieli normalną broń mieć, to ja bym pewnie tutaj się już zachlastał na strzelbie. Ale że... Mamy do dyspozycji nowoczesne techniki walki. To źle jakoś tragicznie nie jest. I gdybyśmy chyba nie doszli do tego miejsca zbyt szybko, to byłby taki never ending wave. Przynajmniej tak to wyglądało. No, zobaczmy jak to będzie w praktyce. Kto to jest? Mother? Aha. Aha. Mother, it's me. It's Lara. No. No, no, no. My mother is dead. My mother is dead. My mother died a long time. You're not my mother. Ah!
longer than your entire civilization. And I've never seen such delicious irony. When I heard what happened to the wife of the great Richard Croft, I knew I could set him on a desperate quest to find what I desired most. Then he betrayed me in Thailand, and for that, I killed him myself. But when you showed up with Thor's gauntlet, I knew I could send you off in your father's footsteps, confident they would lead us to this very spot. You seem to have forgotten what I would be holding. When I made this creature for Amanda, she had no idea that my true purpose was to have the means to destroy you at this very moment. The two of you never suspected that you were mere actors in my play. And so it ends. Now, if you'll excuse me, I have a serpent to raise. The Midgard serpent will tear the world apart, and only Thor's hammer can stop it. Go. I'll hold him off. Okej, okay, nie wiem co się stało, ale coś się grubo popierdzieliło, skoro... O-o. Amanda i Lara zaczynają współpracować, a sobowtór, którego my nie mogliśmy praktycznie żadnym sposobem ścisnąć, co już nie mówiąc w ogóle, żeby zadać mu rany, Amanda pociągnęła sobie od tak, o pyk, ciągnęła go nosem, a my mamy rozwalić babkę, która go stworzyła. To wygląda bardzo, bardzo ciekawie, bardzo obvious, na pewno nam się uda. Szczególnie w tej karnacji, która jest, przyznam, przekozacka. Bardzo ładnie wygląda lokacja. Ale... no what the fuck, Johnny. Mam wrażenie, że ktoś się zaczął denerwować, ale... ale my nie będziemy tracić czasu na to. I tak na logikę. Okej, pierwsze co musimy się dostać to zapewne gdzieś tu. Puść. Tu, tak. No, na kurwia firebolty, na kurwia. Tylko pytanie za sto... Nie. A dobrze, to nie było jakoś daleko. Pytanie teraz, którędy mu musimy tutaj coś zrobić, bo tu na pewno trzeba coś... coś popsuć jej tą maszynę. Tylko nie wiem do końca w jaki... w jaki sposób. No, wejdź tu.
Lara, no proszę cię, nie zgrywaj się. Nie możemy gdzieś tu użyć na przykład Gantli. Gantletów naszych. Mamy symbol Tora. O. Nie, no chyba trzeba w pierwszym momencie tutaj czegoś użyć. Albo gdzieś się tym zteleportować. O! Trochę za nisko. Ale coś może musimy się właśnie dostać tam na sam dół. Teraz tak, jeszcze raz. Dobrze. Teraz jak to szło, tak? Nie! Ach, jak się opuszczało? Boże, to było chyba... Jak nie control, bo to control to był drop. Control, to chyba E było w takim razie. Ja chciałbym przyznam tutaj coś pomajstrować. Nie wiem, no młota tam użyć nie mogę. Czyli... czyli jestem ciekaw po prostu... To jest tak, tak... A, no tak, E się opuszczaliśmy. Ale tu jest coś, co... No! No nie wierzę, naprawdę. Kobieta, kobieta, co ty odpieprzasz? No dobrze, to może się rozejrzyjmy jeszcze za innymi miejscami, których byśmy mogli coś zrobić w międzyczasie. Tam coś było i to jest pewne. Na przykład... Au. Au, au, au. No! 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 I witamy na zasadzie pierwszych odcinków z gry Tomb Raider Underworld, kiedy Rush bardzo ogarniał skoki i całą resztę w tejże cudownej produkcji. Jeszcze raz w dół. Tu. O. Teraz się chociaż udało. I teraz tak, mamy tutaj jakieś piedestały. O, ale spawnują się wrogowie, czyli jesteśmy, myślę, w dobrym miejscu. Tak. Jesteśmy w dobrym miejscu, czyli będziemy musieli skakać chyba po tych piedestałach. O, a teraz wyjęliśmy jej tą, jakby powiedzieć, baterię. Czyli musimy poskakać po wszystkich właśnie... Ups! Poskakać po wszystkich tych tablicach. I je powyciągać. Moment, tu mamy tą pierwszą, tak? Tu jest druga. O, właź, właź, właź! Młot, młot, młot! Mikro, makro. Mikruj. Dobrze, tutaj nie doskoczymy żadnym sposobem. Przynajmniej na razie. Ale tutaj wejdziemy. Więc możemy odsunąć na pewno ten posąg. I chyba wyłączyliśmy i drugą baterię. Chyba tak. I tutaj znowu będziemy musieli się dostać do tego tyłu. Tylko pytanie, jak mamy to zrobić potem? O, nie doskoczy. Nie! O, ho. No, i trzeci raz. Jak fajnie było dostać damage, kiedy on nas nie zrzucił. Bo raczej technicznie rzecz biorąc, to on płynie nas tam... O, właśnie. O, troll. Technicznie rzecz biorąc, on właśnie chyba powinien się nas tak pozbyć. Czyli musimy chyba poczekać i przeczyścić ten kawałek. Teraz tak, tutaj ten wysłaliśmy.
No bez przesady, no to już była przesada jakaś, no to powinniśmy doskoczyć. Młot. No, czy mi się wydawało, czy tam coś było? Chyba mi się wydawało. Raz, dwa, trzy. O, teraz póki nic nie wyłazi nam tutaj ciekawego. Leczenie. Tak, raz, dwa, trzy. I raz, i dwa, trzy. Raz. O, nie odesz mnie. Dziękuję. O, teraz widzę, że powinniśmy się jakimś sposobem chyba dostać tam. Żeby wejść na wyższy poziom. A! Nie wyszło trochę. Albo musimy się rozejrzeć po wewnętrznym kręgu, bo jednak... No inaczej, omijanie tych jej fireboltów to widzę nie będzie jakiś problem, ale... Podchodzi punkt numer dwa, czyli... Jak u diabła wrócić do góry? No inaczej, wpierw zajmijmy się tymi paszkodami tutaj. Ten od razu zszedł. O, ten shade jego tutaj ładnie się nam tak skąpił, że już myślałem, że nam się wpakuje. Raz, dwa, trzy. A, chyba widzę rozwiązanie problemów. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O! Teraz tutaj. Musimy tutaj dostać. A nie, tutaj musimy się przedostać. Właśnie! Klasyka gatunku, byście powiedzieli. Nie, tu musimy wejść wyżej raczej. Z tego wyższego się przerzucić tu. Raz wejść tu. O, no nie wyglądasz tak. Nie wyglądasz tak tragicznie, że jak się spodziewa. O, wow, wow. No, Lara. Proszę cię. Znowu zaczynają się problemy z tym, w którą stronę skoczyć. Znaczy, w którą stronę? No, w którą stronę to. Ja widzę, tylko. O, właśnie, żeby Lara się chciała tego. Złapać tak jak ja chciałbym, żeby się złapała. Oki, jesteśmy w tym miejscu. Teraz by się przydało wrócić tu. No, nie tak, tylko tak. Tak. Tutaj. O, i teraz możemy sobie podziałać z tym ustrojstwem. No już, już. Czyli kolejny ten rozmontujemy. Aha, i z tego nam teraz dojdą schodki, po których będziemy zapewne musieli doskoczyć do trzeciego filaru. A tutaj nie wzięliśmy jednak tego podka jakby. Teraz tylko pytanie, gdzie był trzeci filar, bo nie pamiętam go. Gro, naprawdę. Dobrze, ale wiecie co, w tym miejscu też podziękuję wam za uwagę chyba. No, myślę, że zakończymy tu odcinek. Aj. Dokończymy tu odcinek i zobaczymy się w następnym. Także dzięki wam za uwagę. Ludziska, trzymajcie się. Hej.